Witam Cię serdecznie. Chciałabym, ja Ciebie również. Chciałam, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na, uzupełnili tak naprawdę temat, którymi się zajmujesz, które tłumaczysz na język polski, a robisz kawał dobrej roboty. No ostatnio miałam taką dłuższą przerwę, ale to też zauważyłam, że Ty też chorowałaś. Ja też te ostatnie 2 tygodnie miałam takie po prostu przechorowane. Wiesz co, nie, ja nie chorowałam, to było, wiesz, to też świadoma decyzja, troszeczkę odpuszczenia, bo wiesz, to już któryś z kolei rok ciągnę, no i przepracowanie tak naprawdę, wiesz, też już, jak to mówią, zmęczenie materiału, tak? Tak, tak, trzeba tak czasami z boku stanąć i popatrzeć. No bo wiesz, jak się siedzi w tych energiach, to ktoś z boku może tak, mówisz, popatrzeć, a czy takiego fajną ma pracę, przecież nie, zajmuje się takimi rzeczami. Ale nikt sobie sprawy nie zdaje, że to, co jest na YouTubie, to jest, wiesz, jest wycięte, jest przepracowane, jest tam bardzo dużo rzeczy też i to przeważnie idą sesje, które mają, ludzie mają już wysoką świadomość, prawda? To, czyli sesje z takimi klientami, którzy już coś rozumieją, już coś wiedzą. Tak, już tam coś się dokopaliście, nie? To, co wrzucasz, to jest takie już, no... Tak, i to wiesz, nie pierwsza sesja, tylko może piąta, szósta, kolejna warstwa, tak. Tak, kolejna warstwa, dokładnie. A jak się pracuje, wiesz, z klientami, gdzie dopiero się zaczyna kopać, no to sama wiesz po sobie, jak to jest ciężko i ten cały ładunek energetyczny, to też na mnie jakoś, w jakiś sposób jednak spada, nie? Tak, oczywiście. No. Wiesz co, tutaj chciałam na początek przeczytać coś takiego, to jest bardzo ciekawe, co znalazłam, bo tutaj będziemy, myślę, że ten temat poruszać. Coś takiego, twoja siła kończy się tam, gdzie zaczyna się strach. To jest bardzo, wiesz co, przysłowie, czy tam, wiesz, treść, która tutaj jest zawarta w tym, jest bardzo ważna, ponieważ w obecnych czasach, w których żyjemy, jak to doskonale wiemy, świat jest przepełniony strachem, prawda? Ten strach jest wszechogarniający, wszechobecny wszędzie, gdzie byśmy, czegokolwiek byśmy nie dotknęli, jakiejkolwiek dziedziny, wszędzie mamy strach. Co ty o tym sądzisz? Ojej, głęboki temat. Przede wszystkim zaczyna się, tak jak powiedziałaś, to u mnie na przykład, jak popatrzę na moje życie, to... strach zaczyna się w rodzinie przede wszystkim. Od zastanawiania się, co rodzina o mnie pomyśli. Tak. Bo ja na przykład nie miałam tego komfortu, że mam świadomą rodzinę. Właśnie mam matryksową rodzinę. I u mnie największą taką wolność to uzyskałam taką wolność działania, że to się... nawet zbiegło z wyskoczeniem tej pandemii i tego, że tam zaczęłam coś nagrywać i wrzucać na YouTube'a, bo już mi było wszystko jedno. Rozumiem. I to było po takim, po prostu takiej konfrontacji w rodzinie, gdzie ja po prostu stawiłam czoła temu strachowi i po prostu porzuciłam próżne nadzieje, że ktoś mnie kiedyś zrozumie. To jest chyba największy strach. To naprawdę wszystko się sprowadza na poziom indywidualny zawsze. I tak jak teraz nawet pracując publicznie, można powiedzieć, chociaż no, działamy w takim podziemiu alternatywnym, ale jednak trochę publicznie, tak. Chociaż nie mamy parcia na szkło, tak jak inni na przykład, ale cały czas nas ktoś ocenia, prawda? I nawet taki strach przed tym, że ktoś coś tam nam nie powie, albo bo ludzie czepiają się słówek. Ja na przykład mogę głośno myśleć, a ktoś to weźmie za jakąś ostateczną wersję mojego światopoglądu i już jest, może być konflikt, prawda? No, ale przez to, że właśnie ja się w rodzinie wyszkoliłam, żeby dopuszczać po prostu wszystko, to ten strach jest znacznie mniejszy i wtedy nie ma na nas takiego haka jakby, bo ten strach jest, jak pozwalamy, żeby ludzie mieli na nas jakiegoś haka, że po prostu takie triggery emocjonalne, prawda? Tak, tak, ale wiesz co, tutaj myślę, że każdy jest zakotwiczony w tym strachu, w mniejszym czy większym stopniu zawsze gdzieś ten strach w nas jest, prawda? A teraz w szczególności... Jak nie o siebie, to o innych. Tak, dokładnie.
Myślę, że tutaj też ważny temat, który może też tutaj poruszę z pracy z klientami, gdzie wykonuję, to dużo rzeczy widzę właśnie, że osoby, które przychodzą na sesję, to tych kotwic strachu jest bardzo dużo. I czy widzisz, dogrzebywanie się do tych kotwic właśnie pozwala każdej istocie tak choćby poszerzyć tą świadomość. Czyli czym więcej strachu wydobędziemy z siebie, tym mamy po pierwsze więcej odwagi i wyższą świadomość. I to wszystko, wiesz, to kwestia tego, ile mamy siły w sobie, samozaparcia, determinacji, przez to, żeśmy przeszli. Tutaj jest, wiesz, duży czy ogromny wachlarz każdej istoty, co działa na, powiedzmy, na jednostkę, tak? No, bo jedni, powiedzmy, od dzieciństwa już mieli zakotwiczony strach, bo na przykład byli wychowywani w destrukcyjnych rodzinach, prawda? Czy tam, powiedzmy, był alkohol, czy wykorzystywanie. Czy tutaj, wiesz, duży, duży, ogromny wachlarz jest właśnie tego, jak to później wszystko wpływa na nasze dalsze życie. Bo wszystko zaczyna się od tego, jak jesteśmy dziećmi, nie? Dziecko jest niewinne i ono koduje, wiesz, prawdę tak naprawdę od rodziców. Ono kotwiczy to, co jest, to, co słyszy od rodziców czy od opiekunów, to dla niego to jest święta prawda. I jeśli na przykład takie dziecko jest, wiesz, krytykowane, czy cały czas jest gdzieś tam zastraszane, no to ono właśnie ten cały schemat tego, czy wzorce tego zastraszania bierze do dalszego, dorosłego życia, bo nikt sobie nie zdaje z tego sprawy, że to wszystko się kotwiczy i później tak właśnie idziemy przez życie, nie? Z tym całym bagażem tego tak. strachu. A najgorsze jest to, że my sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo po prostu jak te emocje się kumulują, to może się rozwinąć taka... Ja nawet u siebie zauważyłam, bo robiłam sobie takie różne testy psychologiczne, że po prostu w pewnym momencie przestajesz przerabiać te emocje i to ciało emocjonalne staje się takie spłaszczone, że po prostu jakby nawet gdy ktoś pyta, jak się czujesz, to nie jesteś w stanie określić. I to jest taki moment, tylko właśnie jak nam ktoś powie z zewnątrz, że tutaj już lampka powinna się zapalić i coś trzeba z tym robić, no to wtedy można robić, a naprawdę wiele osób nic z tym nie zrobi, bo one tego same nie zauważają i jakby może nie być lustra, które to pokaże. No tak. No a wystarczy przeczytać książkę. Ja nawet niedawno też wróciłam do książki Bradshaw chyba, to jest taki bestseller światowy właśnie, Uzdrawianie wewnętrznego dziecka. I to no tak. Naprawdę to człowiek sobie nie zdaje sprawy, tak naprawdę jak zaczyna wracać do niektórych rzeczy, że to w nim jest. Ale wiesz co, to co mówisz, to na przykład tak, ja przeprowadzam sesje hipnoterapeutyczne, to od tego się zaczyna zawsze praca w sesjach. Czyli wiesz, właśnie bagaż emocjonalny wewnętrznego dziecka trzeba najpierw przepracować, żeby zrobić krok do przodu. To jest podstawa, wiesz, jak ja na przykład pracowałam ze sobą kilkanaście lat temu, to było dokładnie to samo. Pierwszą pracą, jaką musisz wykonać w sobie, jest praca z wewnętrznym dzieckiem. Nie możesz iść na skróty, czyli wiesz, nie można tego przeskoczyć, bo to, wiesz, to jest to, co się nazbierało poprzez to dzieciństwo czy poprzednie wcielenia. I wiesz, te wewnętrzne dziecko, tak naprawdę to, co my mówimy wewnętrznym dzieckiem, to jest nasza podświadomość. To ona niesie te bagaże, tak? Te, wiesz, te destrukcyjne różne schematy, wzorce zakotwiczone poprzez wychowanie, poprzez religię, poprzez mnóstwo różnych innych Tak. Ja na przykład w tych obszarach, w tych technikach, w których ja pracuję, to one są nazywane polami myślo-emocji. I to są właśnie, one są jakby, to jest taki posag, który dostajemy, gdy się wcielamy. To są nawet rzeczy, które nie są nasze. Oczywiście. Do tego dochodzą, to znaczy nasze i nie nasze, nie wiemy. Mogą być nasze z jakichś tam poprzednich wcieleń, ale mogą być po prostu rodowe, z tej duszy rodowej. No i wchodzimy w to i po prostu to na nas oddziałuje, te pola myślo-emocji. A później jeszcze dochodzą kolejne, tylko że te kolejne to są jakby następstwem tych już istniejących. Więc im wcześniej się zacznie po prostu przepracowywać te pola,
przepuszczać przez siebie i uwalniać to wszystko, tym lepiej. I co ciekawe, to właśnie to zawsze wracamy na poziom indywidualny, bo tak jak ty pracujesz i dochodzi się do różnych nawet wszczepów przez istoty, inne istoty, to one wszystkie wykorzystują zawsze nasze pola myślo-emocji. Tak, wiesz co, tutaj z reguły... Oni są, można powiedzieć, są twórcami tych pól myślo-emocji. W ten sposób zblokowana została istota ludzka. Tak, dokładnie. Czyli wiesz co, tak mówisz, emocje tutaj też, no, główną taką naprawdę chyba matrycą tutaj tej Ziemi są emocje. Myślę, że na tych wyższych poziomach tego nie ma, bo wiesz, jak ja dryfuję po astralu, to tam widać, że tam już nie ma tego, tej przestrzeni emocjonalnej, przynajmniej w takim dużym stopniu, jak tutaj my mamy. Myślę, że tu właśnie oparte wszystko jest na emocjach. Cała symbolicznie matryca jest... myślę, że to pokazuje nawet to, jak Ziemia jest zbudowana, prawda? Ile jest wody. Tak. A woda to są właśnie emocje. Bo wiem, że ten Justin Moikeha Asar, ten od ciekłych kryształów, on ma, mam jego wykłady takie na płytach DVD, po angielsku one są, i on tam właśnie pracuje z emocjami i posługuje się tymi istotami morskimi właśnie. No ale to tylko taka dygresja. Okay. Że właśnie to ciekawe, że powiedziałaś właśnie, że te emocje, nie? I od razu mi właśnie te oceany przyszły na myśl, że żyjemy na wodnistej planecie. Zgadza się, dokładnie. Tutaj jeszcze ci powiem, z moich obserwacji zauważyłam, że są na przykład 3 rodzaje ludzi z mojej pracy, którą wykonuję. Tu naprawdę można tak ich, ludzkość można podzielić na 3 rodzaje, czyli ludzie, którzy śpią, którzy kompletnie się nie budzą i się nie obudzą, bo to nie jest ich czas i moment. Ludzie, którzy ściągają informacje, czyli tylko ściągają informacje i nic z tym dalej nie robią, czyli nie transformują, tylko kotwiczą ją do siebie, do umysłu i robią tylko i uważają, że wszystko wiedzą. I ludzie, którzy powiedzmy budzący, czyli ci oczyszczający się, podróżujący w głąb siebie. Myślę, że to tej szukanie tej prawdy, widzisz, każdy jest indywidualny, każdy ma inny poziom i każdy ma inną matrycę, czy samego poziomu świadomości i rozwoju. Tutaj też jest właśnie, z moich obserwacji zauważyłam, że na przykład na planecie chyba najwięcej ludzi jest tych śpiących, potem ściągających tylko informacje, a najmniej jest tych, co pracują ze sobą, nie? Czyli wiesz, to co ty na przykład robisz też ze sobą, co ja przepracowałam ze sobą, czyli właśnie wchodzenie w głąb siebie, oczyszczenie tych pokładów podświadomości. Tak, bo to nie jest przyjemne. Tak, zgadza się, to nie jest przyjemne, ale uwierz mi, jak przypracujesz już to wszystko, to eureka człowieka dosięga. Naprawdę jest już później, jest tylko lepiej, jak się przejdzie przez to wszystko. A wiesz, mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ zawsze wszystko, co robię z ludźmi czy dla ludzi, to zawsze najpierw przetestowałam na sobie, tak? Przetestowałam, gdzieś tam starałam się też zagłębiać, szukać. No i tak wyszło, jak wyszło, jak jest teraz. Więc tutaj myślę, że każdy, który ma, każda osoba, która ma siłę w sobie, tak, tego zaparcia wewnętrznego, nie poddawania się, no właśnie szukania, tak, wiesz, niekoniecznie wszyscy muszą trafić do mnie, bo myślę, że jest mnóstwo ludzi, którzy pomagają właśnie w oczyszczaniu tej podświadomości, oczyszczaniu tych programów. I to jest bardzo ważne według mnie. Myślę, że najważniejszą rzeczą na obecne wcielenie jest właśnie praca wewnętrzna, czyli oczyszczanie podświadomości. Co ty o tym sądzisz? Tak, tak, też na to, tak, to jest też jakby to, do czego ja doszłam na ten moment. I zawsze na poziom indywidualny i porzuciłam takie właśnie oczekiwanie jakichś kolektywnych skoków świadomości, naprawdę, bo to nie o to chodzi i to tak nie działa. Po prostu ja mam na żywej tkance, widzę, jak to działa. Tak. Obserwując tych ludzi, których ja się uczę, do których jeżdżę, którzy mi pomagają i mnie uczą pracować ze sobą, żeby rozpuszczać te pola myślo emocji, te blokady, bo to są obce wszczepy, też można to tak nazwać.
No wiesz co, no tutaj jest też na pewno, wiesz, mnóstwo nazewnictw, nie? Każdy, myślę, że inaczej się to nazywa tam, gdzie ty pracujesz ze sobą, a myślę, że też inaczej to może ja bym to nazwała. Nie tak, wiem, ale, tak ale ogólnie taki wspólny tak? mianownik to są to po prostu to są pola informacyjne. To Rupert Sheldrake to nazywał pola morfogenetyczne. Morfogenetyczne, tak. Tak, tak. I tam jest po prostu zapis. Tam są zapisane traumy, myśli i emocje. Wiesz, to i to można, to można odczytać po prostu z polami. Nazywasz to polami. Ja bym to na przykład nazywała też kodami, bo podświadomość ma tendencję do kotwiczenia, czyli kodowania, tak? Myślę, że te nasze właśnie z poprzednich wcieleń, które mamy, różne kotwice, to one są właśnie zakodowane, one są kodem dla podświadomości. Dlatego jest nam tak trudno wyjść z różnych sytuacji. Prostym przykładem jest, dlaczego nam jest tak trudno wyjść, powiedzmy, na przykład z nałogu, nie? Pamiętam, ludzie z nałogu chcą wyjść na przykład z picia alkoholu. Gdzież wracają, na przykład próbują różnych metod i znowu wracają. Jest to dla nich bardzo trudne i uciążliwe, bo nie wiedzą, że to są stare, trudne, ciężkie kotwice dla samej podświadomości. I wiesz, żeby wyjść z tego, no to przecież to też trzeba lata pracy. Tak jak tak rozwój świadomości, czy poszerzanie świadomości, wszystko opiera się na pracy latami. To nie jest, wiesz, czy wiesz, jedna sesja, jeden rok, jeden miesiąc. Dokładnie. I jeszcze sam musi chcieć, bo to się nie da za kogoś zrobić. Dokładnie, dokładnie. Chyba, że się jest rodzicem, to można za dziecko zrobić. Tak. Ale tak za obcą osobę absolutnie nie da się po prostu. Nie da się, zgadza się, dokładnie. Dobrze, a powiedz mi tutaj, chciałam jeszcze poruszyć temat, który ty poruszasz często w tłumaczeniach, w tych filmikach, które są, wiesz, bardzo cenne. Powiedz mi, co uważasz o przestrzeni, która jest obecnie, tak? To, co się dzieje teraz, to, co ludzie gdzieś tam przechodzą. Co byś powiedziała na ten temat? Troszeczkę podzieliła się informacjami od siebie. Jak ty to widzisz? Jaką przestrzeń masz na myśli? Tak ogólnie na świecie, co się dzieje? Tak, na świecie i powiedzmy tą całą post-covidową, tak? Czy to, co się dzieje obecnie, związane właśnie z tym covidem. Wiesz co, gdybym chciała powiedzieć tak naprawdę, co się dzieje, to już widzę komentarze. Po prostu są pewne rzeczy, których i też nawet wydarzenia ostatnich tygodni pokazały, że po prostu o pewnych rzeczach nie można mówić jeszcze publicznie. A dlaczego? A to powiem akurat, ponieważ zostało wychowane całe środowisko New Age'owe, tak, które myśli i działa kolektywnie. To się zrobił taki egregor, tak, i absolutnie nie wolno nic powiedzieć, co się im nie podoba, bo gdy się to powie, to cała chmara się zlatuje, wściekłych hien, które krzyczą, kąsają, a najśmieszniejsze jest to, że na końcu wysyłają ci energię światła i miłości. Rozumiem, wiem, o czym mówisz, tak. I gdy ja widzę to takie słowa na końcu, po tym, co wcześniej zostało na mnie, żeby tak brzydko powiem, zwymiotowane, to ja po prostu wtedy robię taką niewidzialną tarczę wokół siebie, żeby te światło i miłość do mnie nie miały dostępu. Okay. Przy okazji powiem taki, niedawno słuchałam właśnie takiej, akurat bardzo szanuję, jedna z najważniejszych takich moich nauczycielek w życiu, taka Ewa od ustawień właśnie. I ona poruszyła ten temat właśnie, tego wysyłania tego, bo oni robili eksperyment w polu. Coś tam była jakaś sytuacja z teściową. Ktoś miał problem z teściową i do tej teściowej wysyłali różne jakby emocje i intencje. Na przykład akceptacji, wyzwania jej, żeby się odczepiła i tak dalej. Jakaś kobieta powiedziała, światła i miłości wyślemy jej, wyślijmy jej światło i miłość. Tak. I wtedy właśnie w polu pokazało się prawdziwe oblicze takiego wysłania światła i miłości, gdy to jest nieszczere, bo to jest teraz taki slogan. Tak, tak. Właśnie w tym środowisku new age'owym, jak ja nazywam, mówię to tak, ja nie mówię o środowisku ludzi przybudzonych duchowych. Ja gdy mówię new age'owe, to mam na myśli konkretne, wyhodowane na konkretnej ideologii środowisko.
Tak, wiem, rozumiem. I ja akurat wiem, jacy ludzie to stworzyli, ponieważ czytam książki historyczne i teraz jedną też tłumaczę, w której o tym będzie. W każdym bądź razie, wracając do tamtej sytuacji, pod tą właśnie energią światła i miłości była ukryta olbrzymia energia agresji. I naprawdę to się nie da nikogo oszukać. Jak ktoś beszta cię, a za chwilę wysyła ci światło, energię światła i miłości i 15 serduszek, to można się tylko zdenerwować na coś takiego, prawda? Albo nauczyć właśnie dyplomacji, bo też ja się bardzo dużo dyplomacji uczę. Okay. Ale przez ostatni rok. Jeszcze wracając do New Age'u, to wiesz co, to jest dokładnie to, przez co ja już dawno przeszłam i też sobie zdałam sprawę, że wiesz, New Age był stworzony po to, aby ludzie widzieli wszystko w różowych okularach, czyli wiesz, tylko tą kwestię, którą mają widzieć, to, co jest pozytywne, a nie patrz na to, co jest negatywne, bo to, co negatywne, to jest niebezpieczne. Czyli tak choćby zapomnieli, wiesz, o bardzo ważnej sprawie, że tutaj ta przestrzeń jest stworzona z dobra i zła, czyli oni mieli tylko zobaczyć tą dobrą stronę i to, co jest dobre, a to, co jest złe, to wiesz, przykryć kolejnymi warstwami i udawać, że tego nie ma. I to jest taka, powiedzmy, cały ten New Age, który został wykreowany, tak mówisz, od tych ludzi. Przez konkretnych ludzi, tak, przez konkretne środowiska. I dla mnie odkrywanie tego środowiska przez ostatnie 3 lata to było co kilka miesięcy przeżycie osobistej straty. Ponieważ ja też w tych środowiskach funkcjonowałam. I po prostu odkrywanie skali oszustwa wywoływało we mnie naprawdę osobistą rozpacz momentami, bo ja doszłam do momentu, gdzie musiałam już wszystko praktycznie odrzucić. Rozumiem. To, co do tej pory było jakby moją taką arką. Więc dlatego ja czuję, że jestem uprawniona do tego, żeby mówić o tych rzeczach, ale mówię o tym teraz tylko w małych środowiskach, w mniejszych grupach, bo mieliśmy taką sytuację też u nas na Telegramie, że po prostu z innego kanału, który jest bardzo popularny teraz, osoby weszły na naszą grupę, podsłuchały naszą rozmowę i rozniosły to po Facebookach i posypały się oskarżenia w moją stronę, w naszą stronę, także, no, ale na takich sytuacjach też się uczymy, po prostu widać, jak to działa, prawda, bo ja na przykład, ty mówisz, że w New Age'u on był stworzony po to, żeby oni widzieli tylko tą dobrą stronę, ale ja też jeszcze widzę dodatkowo tam kolektywizowanie, zamach na indywidualność, pomijanie całej indywiduacji jednostki, co jest bardzo ważne, tak jakby to rzeczywiście ten New Age, on zastąpił psychologię i religię. Bo no teraz tak, no tak. Wiele osób w ogóle nie wejdzie w psychologię, co jest dużym błędem, bo sama psychologia ta akademicka, ona jest zepsuta, bo ona się tylko zajmuje osobowością, tak. Ale jest cały dział psychologii, który nie jest uczony na uniwersytetach, to jest ta psychologia głębi, psychosynteza, psychologia procesu, gdzie tam jest mowa o duszy i tam naprawdę można przeżyć psychosyntezę, tak jak sama nazwa wskazuje. No bo tam, tak. jest integracja osobowości właśnie z duszą. Nawet Maslowa też zniekształcili, bo ta piramida Maslowa na uniwersytetach jest usunięte najwyższe piętro. I tak, bo tam u Maslowa oryginalnie była jeszcze transcendencja, czyli zawsze jest transcendowanie, nieważne jak się rozwiniesz, tak. Zawsze jest transcendowanie i to jest piękne, bo to jest otwarte. A na uniwersytetach oczywiście wszystko jest, bo to są, to wszystko to jest spuścizna Rockefellera. Wiesz, to właśnie to oni tak. Budowali te wszystkie uniwersytety, w ogóle je fundowali, stawiali, także to jest oddzielna historia. Ale myślę, że to, co mówisz teraz, to o tej transcendencji, to właśnie chodzi o to, żeby tylko było to dla wybranych, tak? Że myślę, tak też powiedziałaś. No, oni to wykorzystują. Tak, że pewne iluminacje. Pewne, tak.
że pewne, wiesz co, pewna wiedza, czy pewne umiejętności, czy dostępy do przestrzeni są tylko dla ludzi wybranych, czyli to, co sobie tam gdzieś, powiedzmy, elita uważa, że tylko dla ludzi wybranych. No jak popatrzysz teraz na tych ludzi, którzy śpią, lub na większość ludzi, którzy się jeszcze nie obudzili, którzy, wiesz, wchodzą cały czas w te struktury, powiedzmy tutaj, te covidowe, no to, wiesz, no to ja się nie dziwię teraz, powiedzmy, w tej przestrzeni, że rzeczywiście zawsze, jak popatrzysz na przeszłość, czy to, co się dzieje obecnie, zawsze była piramida, tak, stworzona. I myślę, ta przestrzeń, czy czwarta gęstość jest też na piramidzie. Widzisz, wszystko jest na piramidzie oparte, tak, że muszą być ci na dole, ci w środku i ci u samej góry. I teraz, co pozwala ludziom się wznieść? No myślę właśnie, że świadomość tutaj, już jedną też, którą już dowiedziałam się od pewnych osób, jest też ważna informacja. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ci, co są u samej góry, im nie kasują pamięci. Tutaj, wiesz, nam za każdym razem, kiedy umieraliśmy, powiedzmy, przechodziliśmy na czwartą gęstość, nam kasowali pamięć. Tak. I wiesz, i to spowodowało, że myśmy znowu od nowa zaczynali, tak? I kręciliśmy się, zapętliliśmy się w tej całej reinkarnacji, czy w tych doświadczeniach, bo cały czas nie wiemy, o co chodzi, bo cały czas zaczynamy od nowa, tak? A podświadomość, jak już zakotwiczyła pewne cierpienie, no to ona na tej bazie cały czas, tak jakby płyta, wiesz, wgrasz i ona według tego programu działała, bo bez świadomości ona po prostu tak działała, jak, no jak dziecko, tak, co ma, powiedzmy, 2 latka. Więc teraz dopiero myślę, że mamy naprawdę cudowne, wspaniałe czasy, że jest nam dane na tyle się obudzić i, wiesz, wyprostować te nasze ścieżki i wznieść się wyżej. Bo tutaj, jeśli ludzie, na przykład ci, co się nie budzą, no to niech właśnie to, co powiedziałaś, kolektywnie nie da się ludzi przebudzić, bo każdy mówi, a ja spróbuję, nie wiem, moich znajomych, moją ciocię, mojego męża, mojego wujka i tak dalej, a tu trzeba dać, pozwolić tym ludziom doświadczać, tak jak oni mają ten tempo, czy to na jakim tempie są, czy na jakim poziomie są. Nie da się wszystkich, prawda? Tak. I też szukać prawdy na peryferiach. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię i cenię od lat taką duchowość szamańską. Szamanów właśnie w Stanach Zjednoczonych jest cała taka, nie wiem jak to nazwać, kultura, taka gałąź jakby, gdzie psychologia jest łączona z szamanizmem i z praca z mitami. Czyli na archetypach i tak dalej. To jest ta psychologia procesu i bardzo, bardzo właśnie tam jest zawsze podkreślane to szukanie prawdy na peryferiach. Po prostu. Nie tam, gdzie wszyscy, tylko zawsze warto wyjść z tego tłumu i jednak poszukać na tam, gdzie nikt nie patrzy. Bo a nuż nas okłamują i to jest jakiś owczy pęd. Nie? Więc ja zawsze taka jestem. Niektórzy się na mnie denerwują, że ja zawsze wszystko muszę, a może jednak tak nie jest. Ale wiesz co, szamanizm przecież też jest ścieżką, gdzie, powiedzmy, osoby się też, powiedzmy, jakiś tam poziom świadomości zdobywają. A jak popatrzysz na całą ścieżkę szamanizmu, więc wiesz, różne środki odurzające, czy grzyby, czy ayahuasca, czy inne preparaty służą po co? No żeby wejść do środka, do głębi, prawda? Szukamy głębi, czyli tej warstwy, nie tylko umysłu świadomego, tylko też umysłu podświadomego. I właśnie po to służy, prawda? Po to jest ten szamanizm stworzony. Czy był stworzony, aby łatwiej niektórym osobom, które na przykład nie mają podatności, powiedzmy, transu, spowodowało to, że mogą się połączyć z pewnym częścią siebie. Tak. I tam jest bardzo duży nacisk na duszę. Tak. Ale tak. Nie taką duszę w wydaniu New Age'owym, bo w New Age'u dusza to jest duch. Tam jest to, co oni nazywają duszą, to ja jak tego słucham, to ja słyszę, że oni mówią o duchu, czyli czymś uniwersalnym. Mhm. Czymś, co jakby wszyscy mamy wspólnego. A dusza to jest przeciwieństwo ducha. To jest coś tak indywidualnego, coś tak wyjątkowego,
że tylko jedno takie jest, było i będzie. Jest po prostu niepowtarzalne. I cała sztuka w tym, żeby to człowiek odkrył w sobie. Na tym polega indywiduacja właśnie w psychologii głębi i w psychologii procesu, żeby stać się samym sobą. Stać się samym sobą. I jeśli zrobisz coś takiego, to najważniejszą misję w życiu spełniłeś. Znaczy się, wiesz co, ja zawsze uważam, że tak powiedziałaś, stanie się sobą, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest zrozumienie, że sama dla siebie jesteś najwyższą wartością, tak? Nawet to, co mówiłaś, czy uwalniasz się wtedy od oceny, od strachu, co o ciebie powiedzą ludzie. Więc ja sama to przepracowałam, musiałam to przepracować, ponieważ ja też zawsze byłam osobą, gdzie podobnie jak u ciebie, miałam coś zakotwiczone, co ludzie pomyślą, co ludzie powiedzą. Naprawdę to była też ciężka praca, to mnie nauczyło, że każdy ma swój poziom świadomości i każdy ocenia według własnego poziomu świadomości, tak? To zawsze lęk przed odrzuceniem jest. Tak. Czy przez rodzinę, czy przez rodzinę, czy przez... To znaczy, wiesz co, tutaj nie tylko przez rodzinę, no bo jak na przykład, wiesz, masz taki kanał jak ja i masz mnóstwo komentarzy, tak? To też widać po komentarzach niekiedy, wiesz, komentarze są różne. To nie jest tak, że wchodzą na mój kanał tylko też ludzie, którzy myślą tak podobnie jak ja, bo wchodzą na przykład, co myślą kompletnie inaczej niż ja, tak? Więc też krytykują, gdzieś tam jakieś uwagi swoje wrzucają pod te filmy. Ponieważ na przykład nie jest tak, że pewna wiedza czy pewna świadomość jest dla wszystkich na tu i teraz, nie? Bo to tak nie wygląda. No, każdy wchodzi, bo ma przecież takie prawo i każdy ma prawo oczywiście wyrazić swoją opinię, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że przecież... Każdy z nas ma gdzieś w sobie takie coś, że chce być, że właśnie ocena, nie? Że jest ta ocena. I trzeba się, tak mówisz, nauczyć się z tym, no, że ja, to co ja robię, jest dla mnie wartościowe. I bez względu na to, jak bardzo mnie skrytykuje ktoś lub mnie tam oceni, to jest jego ocena. To nie jest moja ocena i to jest jego subiektywna ocena. U mnie jest też coś takiego, że ja po prostu nie mogę inaczej. Ponieważ ja robię to, ponieważ ja mam to robić i ja dostałam takie polecenie z góry, że ja mam to robić, a dodatkowo jeszcze moja osobowość nawet lubi to robić, więc po prostu nie ma innej opcji, że ja robiłabym coś innego, więc jakby ta ocena kogoś tak naprawdę nie ma tutaj żadnego znaczenia. Tak, dokładnie. No tutaj wiesz co, w moim przypadku... Bo wstaję rano i pierwsze co myślę to, kurczę, co tutaj dzisiaj? Tak. No, a wiesz ale co... wracając jeszcze, ale coś chciałaś powiedzieć? No wiesz co, chciałam powiedzieć, że super, że tłumaczysz pewne materiały dla takich osób, które nie znają języka angielskiego, bo to jest... Myślę, że właśnie tam jest dopiero wiedza, w tych materiałach angielskojęzycznych, bo u nas powiedzmy też jest gdzieś tam wiedza w języku polskim, ale myślę, że to malutki procent, co chodzi o te właśnie materiały w języku angielskim. I naprawdę dużo rzeczy też z twojej strony się dowiedziałam, dużo rzeczy gdzieś tam, wiesz, nawet sobie zgrałam, o może tak powiem, bo były pewne informacje, co ze mną rezonowały, na przykład ze sztuczną inteligencją, tam też nagrywałaś, pamiętam, to ten temat też długo siedziałam w tym, bardzo to pamiętam głęboko, gdzieś tam starałam się to rozgryźć na części pierwsze, bo wiadomo, że idziemy w tym kierunku, prawda? A żeby ten temat, on może już nudzić tak. Niektóre osoby, ale to dlatego, że ciągle są jakby podobne rzeczy mówione, a to jest naprawdę o wiele szerszy temat. To jest, ale wiesz, co szerszy? Tak. Jak ale... się zacznie wgryzać w szczegóły, to naprawdę są... sprawy nie zdają, że... Książek jest... nakupywałam, ale nie mam kiedy ich czytać, bo tak dużo teraz pracy jest, ale pomalutku tam będę przechodzić przez te książki, ale naprawdę no, to jest nawet bardzo ciekawe, nie? I myślę, że jednak nie ominiemy tego, że nie, no wiesz, będą musieli się edukować w tych klimatach. No wiesz, cały transhumanizm, który został teraz wykreowany czy stworzony, on idzie w tym kierunku. Tak.
On po prostu sobie będzie szedł swoim tempem, czy nam się to będzie podobało, czy nie, czy zaakceptujemy to, czy nie, no to on i tak pójdzie w tym kierunku, ponieważ technologia, jaka już jest, tylko jest ukrywana, jest, myślę, że naprawdę na wielką skalę i to jest... Ale właśnie wracając, o tutaj właśnie dobre miejsce, żeby wtrącić to, bo to jakby się łączy też z tym. I też wracając jeszcze do tego wcześniejszego pytania twojego, że jakby jaka jest sytuacja na ten moment. I tutaj optymistyczną taką rzeczą chciałabym się podzielić według moich obserwacji. Tak. Bo też nawet może miesiąc temu, może troszkę dłużej, ja też byłam taka podłamana, bo tak siedziałam i po prostu myślę sobie, kurczę, to wszystko idzie w złym kierunku, no źle, no. No po prostu ten transhumanizm, koniec, no tutaj widać, że ci technokraci, oni się centralizują. Nawet w moim mieście, nawet jadąc do mojego miasta, widzę, że lokalnych biznesów jest coraz mniej, a coraz więcej wchodzi wielkich biznesów. Korporacje. Tak. Bo ewidentnie moje miasto, Suwałki, staje się miastem tranzytowym w projekcie Trójmorze. Bo my tutaj zaraz mamy po prawej stronie Litwa, Łotwa, Estonia i potężne inwestycje idą teraz w Suwałkach. Kładą takie rury, kładą na polach, budują jakieś takie trasy szerokie, magazyny, jakieś bloków to tyle stawiają, że my się zastanawiamy, kto będzie w nich mieszkał. Ale bloków więc takich mieszkalnych? Bloków mieszkalnych, dlatego ewidentnie coś się święci. I no, byłam taka podłamana, ale nawet jeśli chodzi o tego blockchaina, bo te niektóre materiały, które tłumaczyłam Alison McDowell, to, co ona pokazuje, te wszystkie niebezpieczeństwa blockchaina, to tak. Bardzo dobrze, że ona o tym mówi, tylko ona pokazuje tego, bo powiem od razu, są jakby, przyjmijmy, że są dwa blockchainy teraz. Tak. Jeden jest tych ciemnych, a drugi jest, nazwijmy ich jasnymi, no dla nas po prostu, żebyśmy odzyskali wolność. Tak, I na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że rzeczywiście to widzę, że trwa rozłam. I to, co Alison McDowell tłumaczy, te wszystkie niebezpieczeństwa blockchaina, to ona tłumaczy, jak ci ciemni, jak ten centralny system to sobie zaplanował. Tak. Że to będzie ten blockchain, czyli ten Bitcoin, Ethereum, ten waluta centralna tych banków centralnych. I oni to robią. I te wszystkie takie straszne rzeczy, które my oglądamy, bo teraz jest sporo, nie tylko ja o tym mówię, bo teraz już dużo osób o tym mówi. Tak. Jak ten transhumanizm wygląda i te właśnie podpięcie pod sieć, to jest ten zły blockchain. Ale rozwija się ten zdecentralizowany, ten, który był tworzony między innymi przez Johna McAfee. I nawet kto zna angielski, to może sobie posłuchać z 2013 roku, już nawet słuchałam wywiadów z Johnem McAfee i on wtedy opowiadał, że już mają prototyp tego zdecentralizowanego blockchaina. I wtedy tam w tym wywiadzie z 2013 roku, on tam go pytają, on mówi, że no już testujemy, już za pół roku będzie, nie? Coś takiego. A teraz wiemy, że w zeszłym roku on był w więzieniu w Hiszpanii, nie? I nie żyje. Ale czy nie żyje naprawdę, to też nie wiadomo, bo może żyje, może to tak samo jest jak z tym Epsteinem. Tak, dokładnie. Że został po prostu przemieszczony w jakieś miejsce. Więc rozwija się zdecentralizowany blockchain, który umożliwi nam wymienianie się walutami cyfrowymi bez pośrednictwa banków i one nic nie będą o tym wiedziały. Także to jest też duża szansa dla ludzkości. I jaki jest twardy dowód ku temu? Proces sądowy, który się teraz rozgrywa między Doliną Krzemową, a firmą Ripple, która obsługuje te kilka walut, właśnie tych kryptowalut. Rozumiem. I oglądałam właśnie wywiad
Sara Westall, to taka fajna, niezależna dziennikarka, z Peterem Kirby. To jest ten, który ja dwa dni temu wrzuciłam u siebie jego materiał na temat tych smug chemicznych. Tak, tak, oglądałam. I tej całej geoinżynierii, która się też rozwija, bo oni tak mieszają nam w pogodzie i to wszystko jest sterowane. No. I on właśnie, to był wywiad z nim i on opowiadał właśnie na temat tej sprawy sądowej, która się toczy teraz i na temat tych walut XRP, właśnie no. Wszędzie to, co teraz jest takie promowane, ten Bitcoin, Ethereum, to wszystko jest tych ciemnych. A o tych pozytywnych jakoś nikt nie mówi, tak? Nie ma takiego. Nie mówi się kompletnie. To można tylko po znajomości się dowiedzieć. No tak, bo tak. Tutaj trzeba rzeczywiście, wiesz, powiedzieć to głośno, że myślę, że na pewno są plany, koniec pieniądza papierowego, jakiego znamy, nie? Że idzie wszystko w tym kierunku. Tak. Też zauważyłam, że nawet u mnie w mieście ciągle jakieś bankomaty likwidują i tak się zastanawiam, co oni te bankomaty tak likwidują. No, to ciekawe, co mówisz. W centrum miasta. Dzisiaj nawet nie mogłam, idę, nie ma bankomatu, a był. No. A może chodzi o banki, prawda? Że jednak te banki będą powoli likwidowane. Też podobno właśnie mają tylko takie duże banki zostać, tak. A te takie mniejsze zniknąć. Tak, ale to jest właśnie to, ja obserwuję tę sytuację i naprawdę to nie jest tak, że my jesteśmy na przegranej linii, bo widać ewidentnie, że są jakieś dobre siły, które mieszają tym ciemnym. Wiesz co, ja myślę, że zawsze były takie siły, że to nie jest tak, że my tu wchodzimy na tą przestrzeń i nie mamy wsparcia, bo gdyby tak było, to dzisiaj się nie budzimy, nie? Wiesz, o czym mówię? Tak. To jest bardzo ważne też zrozumieć, że ta przestrzeń jest, powiedzmy, ma właśnie te dwa oblicze, tak? Masz w tym znaku yin i yang, więc nie jest tak, że tu jest tylko ta ciemna strona i ona ma najwięcej do rozdania, czyli wiesz, ona rozdaje tylko karty, tylko myślę, że w każdym systemie, jaki tutaj panował w tej przestrzeni, czy w tej trójwymiarowej rzeczywistości, zawsze było, czy tak jakby przeplatało się dobro z złem. No i teraz myślę, że ten nowy system, który chce wrzucić, powiedzmy, w ten system ciemna strona, znowu gdzieś tak nie do końca będzie, jak oni sobie wyobrażają, bo nie może być tak, tak. Że przyzwoicie ludzi to jest słynny czynnik ludzki. Tak? Jeszcze raz? To jest słynny czynnik ludzki. Tak, tak. A tym bardziej, że ludzie się budzi coraz bardziej, widzą, dostrzegają, tak? Jeśli chcesz, słuchaj, po pierwsze w internecie znajdziesz dzisiaj tyle informacji, tyle wiedzy, tylko chcieli ich szukać, prawda? Wystarczy chcieć poszukać i wszystko można znaleźć. Sam internet już jest, myślę, że takim kluczem do otworzenia ludzkiej świadomości, tych ludzi, którzy oczywiście szukają i wiedzą, gdzieś tam algorytm ich przekieruje na pewne strony, nie? Tak. Ten Peter Kirby właśnie powiedział, że ta sprawa nawet tej Doliny Krzemowej, oni sami sobie strzelili w stopę, tak. Ponieważ to oni wytoczyli sprawę dla Ripple, a w trakcie trwania tej sprawy zaczęły wychodzić rzeczy szkodzące dla Doliny Krzemowej, zaczęły wychodzić ich przekręty, ich po prostu różne takie brudne rzeczy, że sama sędzina w pewnym momencie zaczęła żądać od tych firm z Doliny Krzemowej po prostu, żeby tłumaczyli się z tego. Dlatego ta sprawa się przedłużyła. Tamci myśleli, że to się da tak po prostu szybko, nie? A tu się po prostu karty zaczęły grać przeciwko nim. No proszę, proszę. No. I właśnie i ten Peter też mówi tam w pewnym momencie, mówi to nadchodzi, to nadchodzi, że oni nic nie zrobią. On mówi o tym zdecentralizowanym systemie finansowym, bo to będzie po prostu, my nie będziemy musieli podatków płacić. Bo oni nie będą mieli żadnej wiedzy, to John McAfee tłumaczył. Tak. Bo to nie będzie tak jak to, co Alison McDowell pokazuje, ten blockchain tych centralnych, to tam wszyscy są transparentni.
oni wszystko o tobie wiedzą, znają wszystkie twoje transakcje. No tak, ale, tak. Nie, ale, ale nie na tym systemie, co, o którym mówił John McAfee. Bo tam absolutnie nie, oni nie wiedzą, kim ty jesteś, z kim ty się wymieniasz tymi krypto. Rozumiem, rozumiem. I wtedy jak bank nie wie, nikt nie wie, no to jak on może z ciebie ściągnąć podatek? Nie może, bo nie wie. No tak, dokładnie. Wiesz co, ja tutaj, wiesz, pracując też w tych przestrzeniach astralnych, to widzę, że jest ściągana cała ta technologia, co jest właśnie w czwartym wymiarze, co jest ściągane właśnie w ten trzeci. Tak choćby chcą ją skopiować do tego wymiaru. Ponieważ wiesz, my ludzie nie wiemy tak naprawdę, jaka tam jest technologia, jedynie możemy wiesz, mieć wgląd w, powiedzmy w tych sesjach, ale myślę, że ich technologia jest bardzo i to bardzo zaawansowana. I teraz pewne, myślę, że pewne rzeczy tutaj zostały tak choćby ściągnięte, czy nie wiem, czy przekupione, czy jakiś właśnie wszystko, co mówię na temat tej sztucznej inteligencji, to myślę, jak najbardziej wszystko już tam jest. Że to, co dzieje się obecnie, to nie jest nic nowego. Myślę, że nie ma czegoś takiego, że to, co się dzieje teraz w przestrzeni, że to są jakieś nowości, wow, bo to dopiero się dzieje. Nie, myślę, że myśmy już byli w tej przestrzeni nieraz z taką wiedzą, czy z takimi informacjami, czy w ogóle z taką inżynierią, bo jedną rzecz, którą zauważyłam, to jest też bardzo ważne, że ciemna strona nie umie kreować, rozumiesz? Oni tylko kopiują, nie mają siły kreacji. Tak. To źródło i istoty światła, które się nie odłączyły od źródła. Wszystkie istoty, które się nie odłączyły od źródła, potrafią kreować, tak? Tylko właśnie zabrano im tą kreację i siłę w tej kreacji. Ale właśnie trzeba sobie zdać sprawę, że ciemna strona nie ma siły potencjału do kreacji. Ona tylko kopiuje, więc to, co się dzieje obecnie, jest tylko kopiuj i wklej. Nic nowego tu już nie wymyślą, nic nowego tutaj już nie przyjdzie, bo to wszystko już było. Wiesz co, to co mówiłaś teraz, to mi od razu tak się zazębia z tym, co teraz Kimberly Gogwen, ta Kim Possible, wiesz o kim mówię? Tak, tak, tak. Ona mówiła, słuchałam rozmowy z zeszłego tygodnia, z 26 października, taka Penny Kelly z nią rozmawiała, ta, bardzo ciekawa też kobietka, na pewno będę tłumaczyć jakieś materiały ich. I tutaj, korzystając z okazji, może powiem kilka rzeczy, o których one rozmawiały. Tak. Bo to są rzeczy z zeszłego tygodnia i teraz do akurat takie z października. I to, co powiedziałaś nawet o tym, że oni, że ten internet, że ta technologia jest czwartego wymiaru, to ona też o tym mówiła akurat w tej rozmowie. Ona tam 25 minut trwała. Bo ona mówiła, że ten back system, ten tylny system finansowy, tak. Że to jest właśnie ściągnięte z poziomu eterycznego. Tak, tak, dokładnie. One tam w ogóle rozmawiały właśnie o Starlink, Stargate, o systemie mapowania tego systemu tylniego i że ten system mapowania, on się tak nazywa, który też jest wykorzystany w tym systemie tylnym, że on mapuje poziomy eteryczne i plazmowe. Okej. Okay. Uh-huh. I mówiły dalej tak, bo ja sobie tutaj notatki zrobiłam, więc tak przeczytam te notatki, dobrze? Jest. Yes. Uh-huh. I ten system łączy się z przysadką mózgową i z solar plexus, czyli tą trzecią czakrą. I potrafi szczytywać intencje osób i ich myśli. I on był wykorzystywany do manipulowania ludźmi. Tak. Tak. To są, i tutaj akurat one mówiły właśnie o tych eterycznych urządzeniach, które są montowane. I powiem ci, Basiu, że ja teraz wiem, że te urządzenia istnieją, ponieważ przez te ostatnie lata, pracując właśnie w polu, mam takie dwie moje takie nauczycielki. Jedna pracuje bardziej ustawieniami, druga taką metodą odpinania. I naprawdę urządzenia są. I te eteryczne... Oczywiście. Transformatory i urządzenia do ściągania z nas energii, one naprawdę w polu wychodzą i to zaczynają je opisywać ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym.
No wiesz co, no akurat to, co ty mówisz, to ja pracuję ściągając ludziom właśnie różne implanty, tak? Tak, właśnie można to też implantem nazwać. Nazywamy implantami, tak? No, nazewnictwa są różne na ten temat, ale to wiesz, bo to jest na poziomie energetycznym tego, czego, czyli wiesz, my tego, to nie jest fizyczne. I teraz wracając znowu do tego, co chcą wprowadzić, co mówimy o implantach, no to myślę, że implanty ma każdy człowiek. To nie jest tak, że masz tylko i że ktoś to Tylko ma. Ich nie widać. I fizycznie. Dokładnie, tylko ich nie widać. My mamy tyle implantów, że zgadza się, dziwne, że my w ogóle jeszcze funkcjonujemy jakoś. A to są, wiesz, różne jest... te blokady nasze, nie? To jest właśnie zablokowanie naszych potencjału, naszych zdolności, wiesz. To obliczono właśnie, że my działamy na poziomie między jednym promilem a 1% naszego potencjału. Oczywiście, ja też się z tym zgadzam. O czym my tu mówimy, nie? Tak, a gdzie jest na... Teraz zobacz, gdzie jest nasza cała istota, co ma, wiesz, potencjał, ma siłę, moc sprawczą, wiesz, po prostu ma kreację, gdzie są w ogóle, wiesz, gdzie się podziała nasza siła kreacji, którą, wiesz, powinniśmy tutaj sobie, wiesz, mówisz i masz, czyli, wiesz, myśleć automatycznie, stwarzać pewne rzeczy, nie? A tu się okazuje, że są blokady na przestrzeni tego, wiesz, potrzeba czasu, chociaż teraz i tak już szybciej się kreuje to, co się chce, jeśli się ma oczywiście oczyszczoną podświadomość, ale... Ale jednak, wiesz, te wszystkie to, co mówisz, te blokady, które nam nałożono na ciała subtelne, ja to nazywam ciałem subtelnym, to jest, łach, i do tego jeszcze umowy, tak? Jeszcze też trzeba wziąć pod uwagę, ja sama przez spotykając się z Demiurgiem, pamiętam kiedyś w sesji z jednej, to mi powiedział... Sama chciałaś, wiesz, o czym mówimy, tak? Sama tak, chciałaś. Tak, tak. Więc, ale z którego poziomu ty chciałaś? Świadoma, ty chciałaś. A to nieważne, słuchaj, ale wiesz, dla niego są ważne umowy, tak? Wiesz, tak. Dopóki umów nie pościągasz, nie wywalisz umów, no to sobie to możesz, wiesz, to myślę, że tutaj to jest też z tego wszystkiego najważniejsze, bo oni, wszystko co mówisz, oni zawsze, tutaj naprawdę bardzo często się spotyka, jeśli rozmawiam, powiedzmy, z tymi istotami, ponieważ mam takie prawo i takie zdolności, to nieraz jest informacja z przestrzeni, że przecież podpisałeś lub podpisałaś, wiesz, wiesz o co chodzi, nie? Ludzie sobie nie zdają sprawy, że to są naprawdę bardzo ważne rzeczy. Oprócz implantów są jeszcze umowy. Tak, tak. No. Dlatego na przykład w tych technikach, w których ja pracuję, to tam jest bardzo często zdanie, wypowiadam ci posłuszeństwo. Tak, no tak. Bardzo, bardzo często. To znaczy, wiesz, to, tak, ale to tu jeszcze, wiesz, no tak mówisz, ale myślę, że religia też swoje zrobiła, prawda? Zauważ, jak nas zakotwiczono w grzechu, wiesz, samo poczucie winy, podświadomość zakotwiczyła jako grzech, a to jest najgorsze, co mogli nam zrobić, ponieważ jeśli czujesz się grzeszna, no to nie masz mocy, nie? Ponieważ czujesz się... Wiesz, o co chodzi. Winy. Tak, to wszystko, co nam winy, wstyd. To sprzedała religia, wiąże się właśnie z poddaństwem. Tak, to się wiąże z poddaństwem i posłuszeństwem, nie? Tak. Śluby, milczenia, różne tego typu rzeczy. No i wiesz, i to wszystko się ciągnie. Tak, powiedziałaś dzisiaj, powiedziałaś sama, że ciągniesz pewne sprawy od Egiptu. Ja dokładnie tak samo oczyszczałam cały Egipt, bo myślę, że wcześniej tutaj... nawet. Jeszcze wcześniej. Tak, to były czasy tak zwanych skrzydlatych. A, okej. Okay. Jeszcze przed Egiptem. Jeszcze przed Egiptem. To zobacz, ile wcieleń. A czytywałaś, ile miałaś wcieleń? Nie. Jeszcze czytywałaś. No... Więc teraz dalej, Kimberly mówiła o kostce Metatrona. Tutaj też właśnie ci podam te informacje, bo może gdzieś tam na jakiejś hipnozie coś wyjdzie. Mhm. Ona mówiła o Cube, to jest ta kostka Metatrona. To ja myślę, że ona ma na myśli tą czarną, która jest w centrum Ziemi. I powiedziała, że coś jest nie tak, bo ona miała być nieaktywna, a się okazuje, że nie jest do końca nieaktywna. I powiedziała, że poczuła, że coś jest nie tak i że muszą to sprawdzić, bo ludzie nie mają niezależnych myśli teraz. To było bardzo ciekawe. Ona to powiedziała w zeszłym tygodniu, że ludzie nie mają własnych procesów myślowych. Tak. To mnie bardzo zainteresowało, bo ja obserwuję, co robi New Age na przykład, nie? Tak. To jest takie programowanie, że wszyscy zaczynają tym samym używać tych samych słów, myśleć tak samo, zbiorowe medytacje, wszystko taki kolektyw.
Tak. A ja znając tą agendę tych technokratów, jak wiem, że oni chcą stworzyć ten punkt omega, tą ziemię symulakrum, że to jest właśnie ten umysł rojny. I ja w tym widzę niebezpieczeństwo. I tak zawsze kitę zawijam i w drugą stronę. Tak. Jak jest coś kolektywnego, to ja uciekam na peryferia i siadam i się przyglądam. Wiesz co, to ja mam podobnie, bo ja, wiesz, jak wszyscy pójdą w prawo, to ja pójdę w lewo, jak wszyscy pójdą w lewo, to ja pójdę w prawo, więc tutaj, widzisz, są takie Dopóki istoty. Nie będę miała pewności, takiej naprawdę z serca pewności, że, ale to się czuje, Tak. że jest dobrze, Ale a ja nie czuję chcą tego teraz. wykreować przestrzeń roju, nie? Tak. I co tam jeszcze? I ona pomyślała, że to jest ten system tylni, że to ten system tylni to robi, ale myliła się, powiedziała, że ale myliłam się, czyli to nie system tylni to robił. I mówiła, że wcześniej ta kostka nie była inwazyjna, że wcześniej tak nie ingerowała w myśli ludzi, tylko na przykład, jakiś tam przykład podała, już nie pamiętam, po prostu teraz ingeruje w myślokształty, ingeruje w procesy myślowe, a wcześniej tego nie robiła. I powiedziała, że znaleźli podobne urządzenie pod Watykanem, ale że je udało się zdezaktywować, że już go tam nie ma. To są takie świeże informacje, nie? Rozumiem. I mówiła, że właśnie że to urządzenie podłącza się do energii eterycznej człowieka i zmienia procesy myślowe. No i to mówiła, że to Langley, czyli CIA i ta cała sieć łącznie z Watykanem, że wykorzystywali to urządzenie, ono było podłączone do sieci 5G i wysyłało fale do ludzi i podała przykład, że ten tak zwany kryzys papieru toaletowego w zeszłym roku, w 2020, gdzie ludzie tak masowo kupywali papier toaletowy, że to było przez ten system zrobione. Bo oni tak ustawili, tak, bo oni w ten sposób też testowali, ale też powiedziała, że nie podobały im się wyniki, bo osoby, które miały młodsze osoby z wysokim IQ, jakby nie były podatne na to. No, ale bardzo celowali w takie właśnie Walmart, te w Stanach takie duże sklepy towarowe i tak dalej. Ona tam właśnie mówiła, że nawet ona, jak była w Walmarcie i to teraz, w tym miesiącu, że słyszała te teksty, które są puszczane tam, po prostu takie ciche podprogówki, że szczepienia są dobre, ona tam mówiła, vaccines are great, vaccines are amazing, nie? I ona tak do siebie myślała, kurczę, co to ma być w ogóle? Ale wiesz, programowanie. To co ty mówisz, to ja też to potwierdzam, co chodzi o klientów, którzy przychodzą na przykład na sesję, tak? Bo na przykład jest coś takiego, że jest euforia na przykład, tak? Najpierw ktoś czuje euforię, bo chce przyjść na sesję i wiesz, powiedzmy, popracować nad sobą, jest wszystko okej, a potem jeśli musi poczekać parę miesięcy, wiesz, ta euforia mija i przychodzi dół i jest taka, myślę, że w tych ludziach jest takie, a po co, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Nie, to nie, nie, to ja wiesz, ja nie wejdę w trans, takie właśnie myśli nieistot, tych istot. Ale to już nie, to już nie są ich myśli, tak, dokładnie. Ładnie, bo wiesz co, najpierw jest impuls, tak? Jest impuls gdzieś jakiejś części ciebie przyjść, a potem jak już ktoś musi poczekać, to jest właśnie impuls, wiesz, ta euforia spada w człowieku, w istocie. I później jest coś takiego, że nie, ja tam nic nie znajdę, a po co ja tam pójdę, wiesz? I ja już też się przekonałam. Niechęcacze takie, tak. Tak, i że to nie są od ludzi myśli, wiesz? I jeszcze tak go odwrócą, że on w ogóle nie pójdzie i nic z tym nie zrobi. Oczywiście, oczywiście. Ja zawsze mówię, znajdź, jeśli chcesz dostać informację, znajdź ją w ciszy, czyli wiesz, to co jest w ciszy w tobie, to jest prawdziwe. Nie to, co umysł ci mówi, tylko to, co jest bardziej pod umysłem, głębiej. Tam jest prawdziwa informacja, tam jest wiedza. Tutaj, Basiu, coś ci powiem, też może to skonfrontuję, jeszcze to by się zgadzało. Bo na przykład w tej metodzie odpinania nauczyłam się, że te urządzenia, te tak zwane transformatory, one są tak zamontowane, że one reagują na to, jak my rozwibrujemy te nasze pasma energetyczne. Czyli jeśli się czymś ucieszymy bardzo, wygenerujemy bardzo dużo pozytywnych emocji, właśnie takie
entuzjazm poczuję, tak? Bardzo bym coś chciała, taka jestem w skowronkach, to te pola moje bardzo się rozwibrowują i one wysyłają impuls do tego generatora. On jest tak ustawiony, żeby na bank za dwa dni na przykład złapie doła, tak. bo zacznie się ssanie. Więc cała sztuka, dopóki my nie zdezaktywujemy tych implantów, tak. Polega na tym, żeby tak chcieć czegoś, żeby oni za dużo nie szczytywali. Zgadza się. Wiesz, o co chodzi? Tak, rozumiem. No, więc tak. To jest takie chcenie, ale takie naprawdę to trzeba ćwiczyć. Równo trzeba być chytrusem w tym momencie. Tak, wiem, o czym mówisz, zgadza się. Czyli musi czyli, być. Czyli potwierdzasz, że to tak jest. Tak, jest tak. Zauważyłaś to. Tak, dokładnie. Wiesz, to jest też to, co mówimy teraz, to przecież to jest tak jak sinusoida, nie? Przecież i tak na przykład coś chcemy, jesteśmy u samej góry, a potem musimy znowu spaść z tej góry na sam dół. Zawsze mówię, równowaga musi być, nawet tego naszego chcenia musi być równowaga, żeby nam za bardzo nie zależało, bo jak nam też za bardzo na czymś zależy, no to tam dajemy za duży potencjał i tego nie otrzymujemy. Czyli ten cały nasz potencjał tego chcenia musi być w równowadze. Czyli musi być intencja, ale bez nadmiernego potencjału. To jest dla mnie takie straszne, że oni tak takie istoty, które mają dużą moc, takie świetliste, mądre, takie oni takie istoty tak blokują i tak im utrudniają. To jest straszne dla mnie. No. I to się potwierdza w różnych źródłach, że tak jest. Tak. Więc jak się naprawdę złe rzeczy dzieją w życiu jakiegoś człowieka, to niekoniecznie sobie na to zasłużą, nie? To też taka poprawka zawsze jest. Oczywiście, oczywiście. Albo karma, jak to mówią, nie? Tak, że niesiesz tak. Karmę. A to nie wcale nie niesie się karmy, tylko też właśnie czym istota bardziej świeciła, powiedzmy, bardziej świetlista, to musieli ją tak, wiesz, zapętlić w różne doświadczenia trudne, tak. Żeby to światło zgasło, nie? Albo żeby tutaj tego światła ale nie było. Ale oni wykorzystują właśnie te pole informacyjne rodowe, więc ten człowiek to niekoniecznie sam jest temu winien, ale jednak wszedł w tą karmę rodową, że tak powiem, nie? I tutaj jednak też musi ją przepuścić przez siebie. Ale to jest wszystko do zrobienia. Właśnie dobra wiadomość to jest taka, że to jest wszystko do zdezaktywowania, bo to jakby już wiemy, jak to robić, bo to już po prostu wiemy, jak to robić. Więc można to zrobić. Osoby świadome wiedzą. Tak, tak. Jesteśmy skazani. Tak, tak. Bo to wygląda strasznie momentami, bo to jak się spojrzy na takiego człowieka, który jest w trakcie odpinania tak. Czy procesu, no to on po ścianach chodzi, prawda? To, ja to przypomina egzorcyzm, więc nie to jest znaczy, to nic ja wiem, jak ja przechodziłam przez różne sesje, gdzie wiesz, po nocach płakałam, musiałam to wszystko pooczyszczać, więc to też są naprawdę, człowiek niekiedy wpada w dół, tak? Ale wiesz, czym większy dół twierdzę, tym szybciej się podniesiesz do góry. Tak, czyli tak. ściągnie cię na sam dół, ale wiesz, poprzez tą pracę... Tak. Oddychać, tak. Dychanie, tak. I to jest takie wymowne, że oni teraz ludzi zakneblowali, tak jakby wiedzieli, że to normalnie wszystko na odwrót. Że w momencie, gdy te traumy nam wywala tak naprawdę, bo te zmiany energetyczne na Ziemi są i to wszystko wywala na wierzch i my powinniśmy właśnie oddychać, to knebel. Tak. Dobrze, Ulu. Super. Jeszcze, Basiu, jeszcze 5 minut, bo jeszcze chciałam dopowiedzieć, bo oni jeszcze mówili o... ta Kimberly powiedziała, że... Nie wiem, co miała na myśli, ale powiedziała, że zgubili główną technologię swoją, która się nazywała Black Mirror, czarne lustro. Wow. Technologii. I zaczęli używać tej pod Watykanem. Ale to urządzenie pod Watykanem, i tutaj się zdziwili, bo nie było czarne, to nie była czarna kostka, tylko fioletowa, taka fioletowa plazma. No to ciekawe, co mówisz. I dalej powiedziała, że to urządzenie było połączone z satelitą Dark Knight, ten satelita się nazywa, czyli Czarna Noc,
po ciemnej stronie księżyca, która już nie funkcjonuje tak jak kiedyś podobno. I stamtąd właśnie emitowali tak zwany głos Boga, tą technologię. No i tutaj co, jeszcze powiedziała, że 10 października był jakiś okropny dzień dla tych ciemnych, bo w ogóle oni bardzo, bardzo wykorzystują astrologię. I wszelkie takie daty, gdzie jest podwojona, na przykład 10, 10, 11, teraz jak będzie 11, 11, więc to wszystko jakieś tam, oni wtedy przeprowadzają swoje rytuały. Tak. No i to chciałam o tym powiedzieć, bo to takie te eteryczne urządzenia, a to jakby nie patrzeć, to się często pojawia gdzieś tam. Jak się pracuje z tymi blokadami. Tak, tak, dokładnie. Ale to, co powiedziałaś, jest ciekawe na temat tego czarnego lustra, bo nawet nie wiem, czy wiesz, na Netflixie jest teraz taki film. No coś tam jest, tak. Ja nie mam Netflixa. I tam jest pokazana, słuchaj, niesamowicie technologia, jaką chcą wprowadzić w tą przestrzeń. Tak, ja wiesz co, widziałam jeden odcinek, byłam w ogóle zdziwiona. Pokazana jest sztuczna inteligencja, do czego się może posunąć, naprawdę. I myślę, że też film warty obejrzenia, aby sobie uzmysłowić, jak daleko może zajść sztuczna inteligencja. To tam też są sezony, więc tych odcinków jest troszeczkę, ale bardzo to jest, myślę, że to widzisz, nie ma przypadków, nie? Myślę, że ale nawet zobacz, tutaj ona powiedziała, że oni ją przetracili, tą technologię. Nie wiem, co ma na myśli mówiąc, bo wiesz, to są takie... bo ona użyła słowa they lost it. No i jak to rozumieć, prawda? Że co zgubili, że co im wypadła, czy co? Czy no przestała działać, czy co? Ja czy się ukradł? Nie. Przejął? Może jakaś inna frakcja maślakowa ją przejęła. To można interpretować na różne sposoby, prawda? No, a sama Kimberly też jest kontrowersyjną postacią. Ale to już nie jest temat na dzisiaj. Oczywiście. Dobrze, dobrze. To myślę, że na dzisiaj nam tych informacji wystarczy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Miło było mi z Tobą rozmawiać. Fajnie, super. Dziękuję, Ulu, za wszystkie informacje, jakie przekazałaś. Za miłą rozmowę. Dziękuję. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.